Cześć Wam, pozdrowienia z Kalifornii. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o procedurze uzyskania zielonej karty poprzez loterię wizową. Zbliża się bardzo ważna data, 15 maja, wyniki tej loterii. Wielu z Was zapewne już oczekuje. W październiku wypełnialiście wniosek, krótki wniosek, 5 minut i po sprawie. Dostaliście confirmation number. Ten numer będzie Wam potrzebny teraz, żeby sprawdzić wynik. Na stronie dvlottery.state.gov. No i są dwie opcje. Albo zobaczycie it has not been selected, albo zobaczycie you have been randomly selected for further processing of diversity visa. Oczywiście wszystkim Wam oglądającym życzę tej drugiej informacji, taką, którą ja otrzymałem 2 lata temu. Załóżmy, że informacja, którą otrzymaliście, jest pozytywna. Co dalej? Następną rzeczą, którą musicie zrobić, jest wypełnić wniosek DS-260, tak zwany Alien Registration Application. Ważne jest, żeby wypełnić ten wniosek jak najszybciej, dlatego że data wypełnienia tego wniosku ma wpływ na to, kiedy będzie Wasza rozmowa o wizę. W momencie sprawdzenia wyników dostaniecie coś takiego, co się nazywa Case Number. Ten numer będzie się za Wami ciągnął aż do otrzymania zielonej karty już w Stanach. Im mniejszy numer, tym rozmowa będzie szybciej. I uwaga, samo wylosowanie również nie gwarantuje otrzymania wizy imigracyjnej. Składają się na to jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest numer, który musi być odpowiednio niski, dlatego że jeżeli numer jest zbyt wysoki, to możecie się nawet nie zakwalifikować do rozmowy, dlatego że losowanych jest więcej niż wydawanych jest wiz. Dlaczego tak jest? Dlatego że część osób się nie kwalifikuje, a mimo to bierze udział, a część osób rezygnuje. I z tego powodu oni losują więcej niż rzeczywiście wydają wiz. Okej, no powiedzmy, że ten wasz numer jest odpowiednio niski. Wypełniliście już DS-260. I co dalej? Wniosek DS-260 wypełniamy na stronie ceac.state.gov. Tam będą Wam potrzebne wszystkie informacje o Was. Numer paszportu, miejsce urodzenia, data urodzenia, szkoły, które pokończyliście, Wasz dorobek zawodowy i to wszystkie Wasze. To wszystko oni tam potrzebują. Oczywiście security questions, najśmieszniejsza rzecz, czyli czy jesteście terrorystami, czy przypadkiem nie braliście udział w handlu dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No jak wypełnicie ten wniosek, no to jest wtedy najgorszy moment, bo jest tak naprawdę czekanie. W tym momencie nie wiecie, czy do Was przyjdzie mail, czy nie przyjdzie mail. Jest coś takiego jak Visa Bulletin. Możecie sobie tam sprawdzić, jakie numery są aktualnie obsługiwane. Powiedzmy, na październik będą numery od 0 do 4000. W listopadzie będą numery od 4000 do 6000 i tak dalej, i tak dalej. To będzie wszystko napisane w tym Visa Bulletin, więc możecie to śledzić i jeżeli powiedzmy wasz numer będzie current na dany miesiąc, no to w tym momencie możecie spodziewać się maila. Mail przychodzi około 1,5 miesiąca wcześniej, czyli ja miałem rozmowę 16 listopada, a maila dostałem w okolicach 20 września. Tak, w okolicach 20 września. W mailu nie będzie napisane, że macie rozmowę, tylko w mailu będzie napisane, że musicie sprawdzić na tej samej stronie, na której sprawdzaliście wyniki, swój status, bo coś się tam zmieniło. Tam się logujecie znowu i tam będzie na Was czekała informacja, kiedy jest rozmowa i w jakiej placówce, o której godzinie, wszystko będzie tam napisane. Dobra, no to macie już wyznaczony termin rozmowy i co dalej? Termin rozmowy jest wyznaczony. Teraz już należy zacząć kompletować dokumenty. Mam tutaj przygotowaną checklistę, żeby czasem czegoś nie pominąć. Oczywiście najważniejsza kwestia – paszport. Bez tego nawet nie wypełnicie DS-a, także no... Paszport musi być ważny co najmniej na 60 dni więcej niż ważność wizy. Wiza będzie ważna 6 miesięcy, czyli data rozmowy plus 6 miesięcy plus 60 dni. Paszport musi być ważny co najmniej tyle. Następna rzecz to jest fotografia. Fotografia w formacie wizowym, standardowa fotografia wizowa. Każdy fotograf w Polsce, jak powiecie, wiza do USA, wymiary zna, także z tym nie ma problemu. Następna kwestia to jest wniosek o wizę imigracyjną. Wniosek o wizę imigracyjną to jest
ten DS, który wypełnialiście, potrzebujecie potwierdzenia tego wniosku, czyli w momencie, kiedy go wypełniliście, to musicie druknąć sobie tą stronę na końcu jako potwierdzenie, że wszystko jest submitted. Odpis aktu urodzenia, z tym, że odpis musi być zupełny, a nie skrócony. Większość ludzi potrzebuje zazwyczaj aktu skróconego, więc panie mogą się w urzędzie trochę zdziwić, że potrzebujecie zupełny, ale podkreślicie, że tak, potrzebny jest wam zupełny. Jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, potrzebuje akt małżeństwa, wówczas małżonka lub małżonek również otrzymują zieloną kartę w ten sposób. Zaświadczenie o niekaralności, czyli musicie się wybrać do sądu. No i wyniki badań lekarskich. Ten temat jest, można powiedzieć, najbardziej skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, że nie można tego zrobić wszystkiego za jednym razem. Pamiętam, że robiłem badania krwi, rentgen i badanie moczu. Na jedno z tych badań czekało się tydzień. Więc zanim skompletujecie wyniki tych badań i pójdziecie do lekarza głównego z tymi wynikami, to musicie na nim po prostu poczekać. Więc mnie to kosztowało dwie wizyty w Warszawie. Najpierw zrobiłem te badania, czekałem na nie tydzień, a później z wynikami poszedłem do lekarza głównego i podbił kopertę do ambasady. Możecie również ze sobą zabrać do ambasady dokumenty finansowe, które poświadczają, że stać was na to, żeby wyemigrować do USA. No i z dokumentów to by było wszystko. Wszystkie dokumenty mogą być w języku polskim, nie potrzeba żadnych tłumaczeń, także o to też się nie musicie martwić. Co dalej? Dokumenty są już skompletowane. Ważne też, żeby tych badań nie robić zbyt szybko, dlatego że ważność wizy jest uzależniona od ważności badań. Badania są ważne 6 miesięcy, więc jeżeli badania zrobicie zaraz po tym, jak wam przyjdzie mail, że macie sprawdzić status wizowy, to wówczas ten okres między badaniami a rozmową w ambasadzie to będzie ten was okres stracony i o tyle wiza będzie krótsza. Już wszystkie dokumenty macie, musicie zalogować się jeszcze na jednej stronie ustravel.com. To jest strona, na której musicie wybrać sposób odbioru dokumentów z ambasady. Czyli musicie znowu podać wszystkie swoje informacje, typ wizy i tak dalej. Przechodzicie przez te wszystkie pytania, które tam mają. Na końcu wybieracie adres, na który ma zostać wam wysłany paszport razem z pakietem wizowym. O pakiecie wizowym opowiem za chwilę. No i ten dokument również będzie wam potrzebny do ambasady. Okej, macie już wszystkie dokumenty, rozmowa jest wyznaczona i teraz się wybieracie do ambasady. Jak wygląda temat w ambasadzie? Też nie ma nic skomplikowanego. Raczej nie zdarza się, żeby w przypadku loterii wizowej wiza była odmówiona. Chyba, że ktoś z was nie spełnia wymagań. Jakie są wymagania loterii wizowej? Pierwsze. Trzeba być urodzonym w kraju, który kwalifikuje się do uzyskania takiej wizy. No, Polska się kwalifikuje, więc wszyscy, którzy oglądają, raczej się również kwalifikują. I drugi temat jest taki, że musicie mieć albo wykształcenie średnie, albo doświadczenie zawodowe. I wiem, że z tym doświadczeniem zawodowym bywa różnie i część zawodów akceptują, część zawodów nie akceptują, więc bezpieczniej aplikować, jeżeli macie po prostu wykształcenie minimum średnie. Okej, idziecie do ambasady, powiedzmy, że rozmowę macie na 8:00, radziłbym pojawić się jakieś 30-35 minut wcześniej. Ja byłem w ambasadzie o 7:20, rozmowę miałem na 8:00, o 7:40 byłem już w środku. Wpierw przechodzicie przez kontrolę bezpieczeństwa jak na lotnisku. Nie można mieć ze sobą żadnych urządzeń elektronicznych. Telefon można mieć, ale trzeba oddać go tam na tej ochronie, czyli do środka nie można ze sobą wnieść, ale można mieć przy sobie. Okej, przeszliście przez kontrolę bezpieczeństwa i tam dalej będzie pan kurier, który sprawdzi, czy macie wypełniony ten wniosek o wysłanie dokumentów na konkretny adres. Jeżeli wszystko się będzie zgadzać, schodzicie na dół, pobierają wam odciski palców i podchodzicie do drugiego okienka, w którym pani was zapyta o to. Taka swego rodzaju ankieta. Mnie pani zapytała, dlaczego zdecydowałem się zaaplikować do loterii wizowej, co mi się podoba w Stanach i tak dalej. Takie standardowe pytanie. Nic specjalnego, nie trzeba się tym za bardzo stresować, bo ta rozmowa to jest tylko kwestia ankiety do ambasady. Ta pani wam też sprawdzi wszystkie dokumenty, czy ci się zgadzają.
zanim jeszcze będzie ta prawdziwa rozmowa z konsulem, to pani was tam odpowiednio prześwietli, czy na pewno wszystko jest w porządku. Wyśle ona was wtedy z powrotem na górę, tam jest kasa. Tak jak za inne wizy można płacić przez internet, tak w przypadku tej wizy nie można płacić przez internet. Opłata jest na miejscu, dokonać jej można albo kartą, albo w złotówkach w gotówce, albo w gotówce w dolarach. Ja przy sobie miałem chyba akurat dolary wtedy. Okej, dostajecie od niej paragon, schodzicie z powrotem na dół, ta pani wam sprawdza paragon, dostaniecie od niej numerek, siadacie sobie na widowni, będzie na górze taki monitor i tam pojawi się wasz numer. Pojawi się wasz numer, to podchodzicie do okienka, no i teraz najważniejsza kwestia. O co pytał pan konsul? Jak to wyglądało? Pani konsul zapytała się mnie o dwie rzeczy. Zapytała się mnie, czy mam rodzinę w Stanach. Powiedziałem, że rodziny w USA nie mam. I zapytała się mnie, co chcę robić w USA. Powiedziałem jej, jakie mam plany odnośnie tutaj życia. Powiedziała, no i super, wszystko się zgadza. I życzyła mi powodzenia po drugiej stronie oceanu. Tak wyglądała cała rozmowa, nie ma nic skomplikowanego w tym. Dostaniecie informacje od niej, dostaniecie taką kartkę i tam będzie napisane, jakie są następne kroki, co musicie zrobić. Musicie opłacić wizę. Oprócz tego, że opłaciliście rozmowę, to musicie jeszcze zapłacić za plastik. To jest coś na zasadzie egzaminu na prawo jazdy w Polsce. Płacicie za egzamin, zdacie egzamin, to później jeszcze musicie zapłacić za prawo jazdy. I tu na podobnej zasadzie płacicie za wizę, a później jak już wiza jest przyznana, to później jeszcze płacicie za zieloną kartę, za plastikowy dokument, który wyśle wam United States Citizenship and Immigration Service już w Stanach na wasz amerykański adres. Przyjdzie wam pocztą paszport razem z wizą, ale to nie wszystko. Przyjdzie wam również koperta. Koperta, która się nazywa pakiet wizowy. Tej koperty nie można otwierać. W tej kopercie są wasze informacje, wasze dokumenty wszystkie do Urzędu Imigracyjnego w Stanach. To są tam między innymi te wasze badania, to jest zaświadczenie o niekaralności, to oni sobie tam chcą w Stanach trzymać, że mają potwierdzenie, że wszystko jest ok. Wiza, jak już wspominałem, będzie ważna 6 miesięcy, więc macie 6 miesięcy na wlot do USA. Jak to dalej działa? Powiedzmy, że wiza wam się kończy 12 lipca, przelatujecie do Stanów 1 lipca, tuż przed końcem wizy i co dalej? Zielona karta jeszcze nie przyszła, bo na zieloną kartę trzeba czekać jakieś 3 miesiące. No ale ja chcę wrócić do Polski przed tym czasem, przed tymi 3 miesiącami. Co mam teraz zrobić? Otóż ta wiza wasza, ona jest ważna przez 6 miesięcy, ale w momencie, kiedy dostaniecie pieczątkę wjazdową do Stanów Zjednoczonych, to ta wklejka w paszporcie pozwala wam na ponowny powrót do USA przez najbliższy rok. Czyli wiza jest teoretycznie już nieważna, ale ta pieczątka razem z tą wizą razem tworzą kombinację, która pozwala wam do Stanów wrócić. W razie, jeżeli byście potrzebowali wyjechać, a zielona karta by jeszcze wam nie przyszła, no bo wiadomo, że jak już przyjdzie wam zielona karta, tak naprawdę tylko paszport i ten plastik i już możecie lecieć. Okej, i dużo osób też mnie pytało, jak wygląda temat przeciągania tej sprawy. Sam tego nie zrobiłem. Miałem w planach zostać w Polsce na studia, ale nie zrobiłem tego. Stwierdziłem, że jednak wolę tutaj przyjechać. Zbyt bardzo podoba mi się to miejsce i no po prostu nie dałem rady. Przerwałem studia, które będę kontynuować tutaj. Ale jeżeli powiedzmy ktoś miałby studia i chciałby je skończyć, taka sytuacja też może się wydarzyć. Co wówczas wtedy? Wtedy można zaaplikować o coś takiego jak biały paszport. Biały paszport, przylecieć do Stanów i tak musicie przed upływem tych 6 miesięcy. To nie podlega żadnym dyskusjom. I wtedy przylatujecie do Stanów i możecie zaaplikować o coś takiego, co się nazywa Re-Entry Permit, potocznie zwanym białym paszportem. Ten dokument pozwala wam na wyjazd z USA na okres do 2 lat. Czyli jeżeli aplikujecie o niego w maju 2019, no to do Stanów nie musicie przyjeżdżać do maja 2021. I o ten dokument można aplikować 3 razy, czyli spokojnie możecie Stany opuścić
na 6 lat, z tym, że musicie się tutaj pojawić te 3 razy, żeby za każdym razem zaaplikować o nowy paszport, czyli zaaplikujecie o 1 na 2 lata, później aplikujecie za 2 lata o następny. Niestety na terenie USA nie można tego zrobić zdalnie z ambasady czy coś takiego. No takie mają, bo trzeba się pojawić na odciskach palców w urzędzie imigracyjnym w USA. Takie mają procedury niestety. Teraz przypomnę wszystko w pigułce, jak wyglądają te daty. Wypełniamy wniosek do loterii w październiku, powiedzmy 2017 roku. Wyniki loterii wizowej są w maju 2018 roku. Rozmowy odbywają się od 1 października 2018 do 30 września 2019. I plus do tego, jak otrzymacie już wizę, to wtedy 6 miesięcy macie na wlot. Jak wlecicie do USA, no to wówczas albo zostajecie na stałe, albo aplikujecie o biały paszport. Generalnie nie ma żadnych problemów z podróżowaniem w te i we w te. Można sobie latać od kraju do kraju, podróżować, nie ma żadnego problemu. Zielona karta umożliwia Wam wjeżdżanie i wyjeżdżanie do USA nielimitowaną liczbę razy. Natomiast, jak mówiłem, nie przeginałbym z siedzeniem poza USA zbyt długo. Czyli jak ktoś planuje studiować w Polsce czy coś takiego, no to zaaplikowałbym o ten biały paszport bezpieczniej, tym bardziej, że polityka Trumpa jest, powiedziałbym, dość rygorystyczna w tych kwestiach, więc łatwo stracić taki dokument. Tego typu filmiki będę chciał wstawiać częściej. One się będą pojawiały pomiędzy tymi regularnymi vlogami. Następne filmiki chciałbym nagrać o tym, jak uzyskać prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że też będzie informacja interesująca dla osób, które chciałyby wyjechać do USA turystycznie, jak zdobyć wizę turystyczną. O tym też postaram się nagrać odcinek, bo ja również byłem kiedyś posiadaczem wizy turystycznej. Byłem pierwszy raz w Stanach 3 lata temu. I jeżeli macie jakiś konkretny temat, który chcielibyście, żebym poruszył, może o nielegalnych imigrantach w USA, cokolwiek, dawajcie znać w komentarzu. Postaram się również te Wasze prośby uwzględnić i ponagrywać więcej ciekawostek tego typu.